Witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Tym razem taki bardziej krótki, żeby przypomnieć, że jeszcze żyję. Dobra, to. Gdzie tutaj jest ta obręcz? Tutaj. Z 200 będę potrzebował, zgaduję. Ekstrakcja. Dobra, 107. No, dużo się nie pomyliłem. Dobra. I teraz tak, ulepsz. Ulepszanie, muszę odpalić Excela. 112 to jest 204 tysiące. No bo wezmę sobie to, będę rozbijał po prostu. Tutaj w ogóle taka ciekawostka, że dodali te torby nowe, które można sobie kupić za esełki i tam macie teleporty albo bloga, no i to w sumie oddaje dużo. Dobra, związać tak, 3, 2, 1, 200, no to w sumie 1, 7, 3, dobra, plus 3, 3, 7, 9, 600. Jeszcze mam przygotowaną ulepę na zbroję z miłka. Tylko że ta zbroja z miłka to brakuje mi neutrala z miłka magii. Miłka magii zamknąłem, ale neutral spaść nie chcę. Dobra, ile? 5, 8, 4, 0, 0. No, 500k. Dobra, blok, pancerz, wszystkie cechy. No dobra, esencję trzeba wyjąć z depo, ale chyba i tak zabraknie. No, brakuje 4 esy. Fajnie. Zarąbiście. Dobra, tu jest właśnie ten neutral, ale brakuje mi tego jednego z miłka magii. I teraz, no dobra, przepalę pierek z kasyna, pomimo że on ma fajne staty, ale nie przyda mi się. Dobra, rozbijanie, on da dużo esy. Ma 42, zawsze coś. Dobra. I teraz gdzie są te łapki? Tutaj. Wszystkie cechy, okej. Okay. Spróbuję rolnąć, ale to tak na słowo honoru. Tutaj nowa broń od zimna. No ta po lewej ma więcej damage, bo ma skalowanie lepsze. Ale dojdzie mi leczenie turowe i ten, więc... No. Esa mała strata. W damage'u też nie będzie za wiele. Tylko jeszcze wezmę tak, bo muszę tam wyczyścić miejsce w torbie. A w te buciki wrzucam zwyklaki jak ten. Stoję na E2, bo nie mam za bardzo co ulepszać. A jeżeli te buty będą reworkowane, a będą zmienione na PO, to wtedy ekstrakcja będzie 100%, więc i tak to się wyjmie. Dobra, i teraz jakieś hera wziąć na przepał. Zaraz w sumie wam pokażę jeszcze, jak to tutaj wyszło ostatecznie, jaki mam, jak mocno zmieniłem EQ. Tylko najpierw ten syf się wyjmie z depo. Tu jeszcze jest takie, takie. No trochę tego w sumie tu jest. Ostatnio w sumie otworzyłem jeden lega kuferek za eseły. I w sumie byłem zadowolony, bo spadł reset KCS-a w pierwszej skrzyni. I lega smoczołuski. Dobra, z tymi zbrojami ten to pewnie zrąbię, bo będę musiał wtedy ogarnąć 500k ulepy na zbroję. Ale to myślę, że do ogarnięcia. Tutaj nie widać. No, próbowałem je rolować na ten blok, ale kurde, nie udało się. Dobra, wezmę rozbijanie. Zobaczymy, ile rolek z tego wyjdzie. Dobra. Jeszcze to. 512, jeszcze to, to. 566. Dużo, dużo. Naszej chociaż mam wyrolowane ten.
Rolowany w sumie. Dobra, zobaczmy. No tutaj niby wszystko się zgadza. Ulepszenia. Czy to ma ulepszenia? A wiem, bo wrzuciłem raz zwyklaki w miecz 117, bo nie miałem tego miejsca. A mogę zniszczyć. Dobra, 615. Tam ulepę i to będę musiał wrzucić do depo. W nocy w ogóle mi jeszcze spadła leguwa z sekty na 108.3. Akurat tepnąłem i stałe dwójki se zbiłem. Dobra, czekajcie, w sumie to i tak będę musiał iść do innego kowala. Ale ja sobie to włożę tu. 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 Itemy na sprzedaż też się tam wpierdzieli. Chociaż te gówno to mogłem. Dobra, to unikaty ten Hera tylko. Dobra, wszystko chyba się zgadza. Dobra. Dobra. Generalnie od ostatniego filmu udało się ogarnąć naszej z EUC. Jest już plus 5 wyrolowany. Zbroję z Miłka plus 5 z wyrolowany pancerz, ale ona akurat useless, bo tylko pod ustawki ją wziąłem. No tutaj te buty z tego kochy plus 5. No i są te łapy plus 5 z EUC. Do fuleku brakuje mi w sumie dwóch legend, które mam, ale trzeba je dobić na piątkę. Więc to jeszcze trochę zajmie, zwłaszcza że teraz jest ta sesja, czyli no, ciężki okres. Dobra, wszystkie cechy. Wszystkie cechy. Wszystkie cechy. Wszystkie cechy. No, ciężko będzie wyrolować ten blok. O, jest. No dobra, no to fajnie. Wtedy to już jest wyrolowane. To mogę sobie założyć. Te łapy chyba bloku też domyślnie nie mają, no. No i wtedy mam jeszcze dwie, trzy rolki na buty z kochy. Zobaczymy, co pójdzie. I no, myślałem, że ten, a tutaj się jednak zabrakło 13. No dobra, no to wtedy wezmę, ogarnę jeszcze jakieś jedno herko. Mi się rolnie ostatni raz te buciki. Ale do nich to akurat jest mega pech, bo kurde, no tyle razy co je rolowałem, no to na nie poszło, żeby was nie okłamać, z 1000 heroicznej takiej esy. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i no gówno. Dobra, zobaczmy, czy jest tutaj jakieś główienko związane na stałe. O, jest. I tutaj też. No dobra, to może będzie nawet więcej rolek niż dwie, niż jedna. Może się uda dwa razy. O ile? 200, 240. Kurde, te lipne licyty chyba już przepaliłem i zostały same takie git. Dwa, cztery, zero, mag. No, raczej lipa. Bo nie widzę żadnych tutaj. O, tutaj jest jeszcze mieczy. Ten łuk. Zobaczmy, ile mi to da. Tak, tak, tak. Dobra, będzie siedzieć na dwie rolki. No, dwie ostatnie. Ale kiedyś tak to będę musiał rolnąć. Teraz stwierdziłem, że najlepsza taktyka to wbijać postacie do top 10, do top 50 na otchłani. Top 50 albo 150 i wtedy te rolki zgarniać. Ale to też nie jest. Na przykład z top 50 wyleciałem w ostatnie 30 sekund tego otchłani, więc no nie ma. Wszystkie cechy czy życie? 500 życia, wszystkie cechy. Wezmę to życie, zostawię. No i tak by to się miało. No, no ale i tak nie mogę tych butów nosić, póki nie zmienię zbroi i hełmu. Więc no, to trochę jest uciążliwe. No, no ale chociaż ten mieczek, teraz mam więcej SA na tym zestawie. Bo w sumie no, jest różnica. 0,45 SA. 1500 życia, 64 many. W
pytanie, czy będę miał więcej many. Ile mam tej many w sumie? O, 2200 leka. 412 many. To już jest jakiś lepszy wynik. Nie mam błoga FO, to wezmę błoga FO. O, zlagowało się. F5. O, nie działa. Dobra, załadowało się. Błoga mi nie założyło, to tak, i idziemy zobaczyć tutaj na jadka. Ale tu nikogo nie ma, dwójki też nie. Chyba poczekam zanim logną. Wtedy jakaś walka tu będzie, bym wypróbował to zimno. Dobra, to ja poczekam na walkę i wznowię po prostu jak ktoś tu lognie. Dobra, jest walka z LRS-em. Wziąłem zimno zamiast błysku, ale to tylko żeby sobie przetestować. Tak o. Tym bardziej, że on nie ma zbyt mocnego eku. 3 legi, a styk niby. Więc no. A to zimno nie powinno być takie złe. De facto. Balczonko. No. To zimno nawet fajnie idzie. Dobra. Zabrał 5%. Hehe. Wydaje mi się, że jak będę miał skończone tego pala, to będę tu ładnie kosić, bo teraz no. Buty na 8-0. Ta zbroja, no. Tracę na niej 100 panca i nie mam dotyku w EQ, nie? A tak to dojdzie mi dotyk. O, idzie Sati. Dobra. Ale na tropa się mega ciężko walczy na tym levelu, nie? No, Pierek plus 5 ma. No dobra, bądźmy dobrej myśli. EQ to on dużo gorszy ode mnie. Wczoraj go biłem na złym zestawie, to się wydupcyłem, ale no teraz mam dobry zestawik. No, ale jest dobrze, bo ta mana mi się nie kończy, nie? A tak to miałem problemy, bo mana mi się kończyła i była lipa. Musiałem być częściej szybkim niż lodowym. A teraz jest dobrze. Maśniutko jest. Dobra, on już pada. Teraz ja kliknę leka. Kurwa. On teraz mi coś walnął, ale... No na leka już i tak nie uzbieram, bo to jest końcówka walki, więc... klątwę walnął. No ale OR-ki chyba nie zrobi. Kurde, zrobi jednak. Jednak zrobi przez te dwie klątwy. Ale i tak leży, nie? Ledwo OR-ka wzięta. A tutaj no jeszcze hełmik będzie 110 płomienny, czyli zyskam staty i zysk 70 panca. Na butach zyskam 66 panca. No jak rolny blok. Co jeszcze? Na pierku w sumie zyskam prawie 1 S... Nie. Ile to ma? 33, 150... 50. No to na pierku myślę, że zyskam tak minimum pół S-a. Bo mam ten z tego, jardka właśnie, fizyczna, bo będę grał pojedynczą OR-kę, dopóki nie uda się wylotać tarczy z Renę. Ale no, do statystyk brakuje mi w sumie de facto, do tego jak sprawdzałem na eksperymentalu, brakuje mi 1 SA bez błoga, czyli od no to powiedzmy 1,5 SA mi brakuje i brakuje mi 500 leczenia turowego. Mana się zgadza, no, ale fajnie to już wygląda. Zobaczymy, czy ktoś tu jeszcze wbije. Dobra, na razie to pauza, póki no nic się nie dzieje. Zrąbałem, widzowie. Przełączyłem, a nie, dobrze. Myślałem, że ten. Myślałem, że nie zmieniłem tutaj łapek i będą fizyczne i podwójne FO. No, ale udało się zmienić, więc jest dobrze. I zobaczmy jakim meku. No, set legendarny. To będzie loteria. Klątwa była na mnie znowu? A, tutaj mu weszła. No dobra. Mało żetę. Czy będę musiał się zaraz leczyć? Oto jest pytanie. Ile mi walniesz? Czy będzie miał podstępne już? Będzie miał. Nie, 5 tur to nie będzie miał.
Ale dobra, i tak może mi walnąć, to sobie zostawię, żeby seleka kliknąć, żeby przy okazji mi się energia odnawiała, bo to chyba odzyskuje 6 heny. No, dobra. No i tak będzie trzeba kliknąć, bo zaraz z Eną może być problem. O, a nie, jednak miał wyniszczające. No dobrze, jednak liczyłem. Dotyk mu siadł. Kolejny. No największy problem, że ja tego dotyku nie mam, a ta podwójna oślepa to z tymi statystykami to tak tracę tylko. No ale idzie słabo, idzie słabo. Marzeta. No jeszcze widzę, że wbił, nudzi mi się. Klątwę mi walnął. Cebek i klątwa. Do tych klątw to kurde mu dużo siada, patrząc na to, że ja mam podwójną oślepę. Oślepienie. A, siadło 6 oślepień niby. Czekaj, tam była klątwa, to mogę kliknąć leka. No ale jak na razie lipa jest. Chociaż nie mogę powiedzieć, że nic nie wchodzi, bo ja za bardzo nie mam bonusu, który ma mi wchodzić, nie? Nie ma dotyku, jest tylko oślep. Ja mi walnął kolejnego cebeka z klątwą. Nie wiem, no siadam ładnie. Jest już po ERC-ce. Będę miał leka zaraz. Dobra, jest git. O, oślepienie. Dobra, fajnie. Tylko, że będą mnie dobijać we dwóch. Nie dam ra... To znaczy, mogę wytepać, ale... To... będzie bez sensu, bo... No, taki pierek właśnie mam. No to pół SA plus wszystkie cechy, jeszcze on będzie na 5. No to 1 SA różnicy, nie? Ale dopóki nie zreworkują tego FO i orzety, to będę nosił pierek z OR-ką na te. W sumie zobaczmy, czy on ma OR-kę, ten, czy ma, no, ma dwułapę. No dobra, to będę próbował bić tego woja, ale 2 na 1. 2 na... O, 435 many? A, bo te buciki, dobra. Zaraz będzie trzeba się leczyć. Nie no, 2 na 1, ciężko, ciężko. No, już mi pancerz zniszczyli. Ile to mam? No, zniszczył 14, ale niszczyciel 180. No, dobra. Ogłoszenie. Halo, gdzie moje tury? Dobra, tak. Oho, jeszcze on wyzwa ma. Liczyłem, że jak ten ma dwułapy, to mi się uda go zbić jeszcze mniej więcej, nie? Ale jak ten wyzywa... No to w sumie nic mi tu nie pozostało do zrobienia. Bo nie da się wygrać walki na gości, który, gdzie woj bije z dwułapy, a... Paladyn wyzywa. To jest wręcz nie do zrobienia. No dobra. No to w sumie mam dobry pomysł. Napisał mi jeszcze pa. No to widzimy się na kambionie. Pyk. Dobra, idziemy na kambiona. A zobaczymy, co tam się dzieje. A potem wracam do siebie na Miłka i robię zadanie na studia, bo do 20 muszę wysłać. Niestety. Bo zobaczę jeszcze tutaj, ale tutaj raczej no, nie ma nikogo. A tutaj 120 levele stoją przeważnie. No i tak jak mówiłem, no wygrać na 120 levele to jest męczarnia, nie? Nie to, że 114 na 120 to jest duża przepaść itemów. No jeszcze bronie z licyty. Jak to oni mają, a ja nie mam żadnej licyty. No to kurde. Dobra, no to tutaj znowu, jak ktoś lognie. Dobra, zawalczymy się z Wojkiem. Wezmę go na zimnie, spróbuję. Butów z kochy, pomimo że są lepsze, to nie zakładam, bo potrójna oślepa. Tak se to będzie działać.
Dobra. On bije z dwułapy. No w sumie każdy woj bije te pala na tym levelu z dwułapy. Na wyższych, na starych łąkach to na przykład wolałem niektórych paladynów na 210 bić gierką. No ale na nowych to w sumie gierką to mogę co najwyżej się posmyrać. Dobra, on ma 40%, ja 60%. Oślepa to teraz tak. Myślałem, że go zdebluję. To się słabo idzie, ale bo miał chyba szybko. Bo ma więcej SA, bo ma 13 chyba. A ja jednak mam no mniej. 11. Dobra, muszę się uleczyć, żeby mi orki nie przebił. 11k. Dobra, tak. Tak. No, prawdopodobnie on przewrócił na ogół. No. No dobra, ORK wzięła. Chciałem powiedzieć, że chyba ORK nie zrobi. Ale tu odnowy jednak, no ten hit mocny. To znaczy mocny. No tutaj masz 3800 z ogłucha plus 5400 atak, nie? Dobra, czekamy dalej. Może ktoś tu kapcza. Tą kapczę też mogliby wywalić, bo tak irytuje. A najlepsze jest. O. A najlepiej jeszcze jest, jak kurde siedzisz daleko od komputera albo lapka i nagle ci kapcze wypierdzieli, nie? To wtedy masz takie ja pie. Bardzo fajny mechanizm kapcza. Dobra, walka na Setiego. Runda druga. Zimno ma tą fajną specyfikę, że jak wejdzie CK, to ma szansę, że... O, CBK mi walnął. Że obniżysz leczenie, leczenie turowe przeciwnika w następnej turze. Ale jak na razie mi to nie siada. Dobra, muszę zobaczyć. Nie, będę miał za ciężko, żeby zbierać kulki na leka. To muszę oszczędzić. Kurde, no dalej mi to nie siadło. Znaczy na to jest ogólnie mała szansa, nie? Walnij jakiś blok, dobrze. Teraz muszę na leka uzbierać. Dobra, tak. Kolejnego CBK mi sprzedał. No, nie idzie ciekawie. No ale na tropa ci bardzo ciężko na tym levelu walczyć, tak jak mówiłem. Idzie się zdenerwować podczas takiej walki. No jeszcze tego, to, że nie mam dotyku, to tak rani. No dobra, mam za mało ten, to muszę być z szybkim, żeby użyć sobie leka. Jego CK za 4000, w sumie bez niczego to 6000, 7000 prawie. Tropiciel to fajne, ha. Dobra, no i cebek. Za ile? 9000. Nie wiem, no miałem gniew, to by się wydupcył raczej, chociaż nie, bo dotyk go uleczył. No ale ile mu tych cybeków siadło? 3. Dotyk 4. No to fajnie. Muszę mieć kurde tą, ten dotyk. Muszę zmienić w końcu to EQ, bo idzie się zirytować. No taki syf bez tych bonusów. No ale to przez to, że no to sesja. Po sesji będzie łatwiej, bo wtedy ulepszę tam te dwie legendy. No i mam nadzieję, że ten neutral z tego miłka spadnie w miarę szybko, bo tylko go brakuje, no. Ktoś wybił miłka. No, jak ktoś wybija miłka, to robię coś takiego. Logam se tutaj. I postać stoi i czeka, żeby zdedać. Najłatwiejszy sposób. A ten. A tak to mi w sumie przychodzi tutaj ten idiota płomień. I pewkiś. Pewnie któryś z nich jest w gierce. Ale irytujące muchy. Bardzo, no jest. Pewkiś. Bardzo irytujące muchy. Mrówki w sumie. Są nawet nie mrówki, to szczury. Bo szczurzą po prostu to.
Dobra, no ale z tego odcinka to byłoby tyle w sumie, bo mam jeszcze dużo do zrobienia, a tak. No, jak skończę Jakku, to będą lepsze filmy z tej postaci, bo no. Łatwiej się będzie walczyć, jak będą bonusy, które będą mogły wejść, a nie tylko oślepienie, które mogę mieć albo podwójne, albo potrójne. No więc no. Tyle z tego. Dzięki. Elo.